Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej pana premiera Donalda Tuska. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Zacznę od podziękowania pod adresem naszych gospodarzy. Zaczynamy dzisiaj dzień u państwa Goczkiewiczów tutaj w Starym Chabowie. Rodzina rolników. Nie przyjechałem tutaj udawać eksperta od spraw rolniczych. Państwo wiecie, czym zajmuję się profesjonalnie, ale dzisiaj rozmowa o problemach rolników jest oczywiście i w sposób taki bardzo dobitny dla nas wszystkich, jest rozmową o przyszłości cen, czyli o przyszłości każdej polskiej rodziny, czy to mieszkającej na wsi, czy zajmującej się rolnictwem, czy mieszkającej w mieście. Ja po wizycie tutaj u państwa Goczkiewiczów będę też u rodziny skromnego urzędnika w Płońsku i także u nauczycielki, to będzie w gminie Załuski. Ci ludzie jakby w sposób bezpośredni będą zależeli także od tego, ich los, rodziny, ich rodziny i właściwie losy wszystkich polskich rodzin będą w dużej mierze w tym roku zależały od tego, w jaki sposób uda się pomóc także polskim rolnikom. Tak jak powiedziałem, zdajemy sobie wszyscy sprawę, w jakich warunkach przyszło dzisiaj w Polsce ludziom żyć i pracować. Tu dla polskiego rolnika kwestia na przykład cen nawozów sztucznych jest absolutnie fundamentalna. Ja pamiętam moje spotkanie kilka tygodni temu w małej piekarni w Wielkopolsce i już wtedy właściciel piekarni bardzo się bał tego, że będzie musiał podwyższać ceny chleba i to właściwie nie wiadomo do jakiej granicy, bo mąka bardzo podrożała w tamtym czasie. Dzisiaj mamy sytuację drastycznie gorszą. Taki nawóz sztuczny saletrzak, to było pod koniec tamtego roku, to było niecałe 1000 zł za tonę. Później w lutym to było 2000, gdzieś 800, 2900. Dzisiaj to jest prawie 4000 zł. A dopłaty to, o co z takim opóźnieniem stara się dzisiaj rząd, te dopłaty to jest 500 zł i w przypadku pastwisk i łąk zdaje się 250 zł, jeśli dobrze pamiętam. I nadal tych dopłat tak naprawdę w ręku rolnicy nie mają. Te bardzo niepokojące prognozy, że chleb i to raczej ten najtańszy może kosztować nawet 10 zł pod koniec tego roku, podnoszą włosy na głowie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy dla Polek i Polaków wszędzie, bez wyjątku. I dlatego tutaj z tego miejsca też chciałbym bardzo gorąco zaapelować jeszcze raz do wszystkich odpowiedzialnych dzisiaj nie tylko za politykę rolną, ale generalnie za rządy w Polsce, żeby jak najszybciej wzięli z Europy te pieniądze, wszystkie pieniądze, które na nas tam czekają. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że w kilku jakby sprawach rząd PiS-u robi wszystko, żeby te pieniądze od Polski odpłynęły. Choćby to 1 000 000 euro dziennie kary, jakie Polska płaci za błędy Ziobry w wymiarze sprawiedliwości. Przemnóżcie sobie Państwo 1 000 000 euro dziennie na takie dopłaty do nawozów sztucznych. Ile gospodarstw tej wielkości można by w Polsce wesprzeć, gdyby dziennie, gdyby chociaż tę jedną decyzję rząd PiS-u podjął, tę decyzję dotyczącą praworządności. I dlatego zwracam się z gorącym apelem. Jeszcze raz to powtórzę, jesteśmy gotowi pomóc we wszystkim, jeśli chodzi o działania Polski w Unii Europejskiej na rzecz Polaków, polskich rolników, polskich rodzin. Ja jestem też do dyspozycji. Zrobimy wszystko, żeby pomóc, ale zróbcie na miłość Boga ten krok. Mówimy tutaj o miliardach, dziesiątkach miliardów, setkach miliardów złotych, które powinny już od dłuższego czasu tu pracować, w Polsce, na polskiej ziemi, w tym gospodarstwie, w każdym miejscu w Polsce. To nie jest błąd, to jest coś dużo, dużo poważniejszego i to wszystko jest kosztem polskich rodzin. Także naprawdę
nie czekajcie już ani chwili dłużej, no bo ludzie nie wytrzymają. Dziękujemy. Te odgłosy, które nam towarzyszą, to odgłosy funkcjonującego cały czas gospodarstwa rolnego. No tak, bo są... dzięki nie nasza konferencja nie przeszkadza tutaj w codziennych tak, zajęciach. Tak, wszystko działa. Bardzo proszę, mamy kilka pytań, panie premierze, jeśli pan pozwoli. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Najpierw chciałem zapytać o nowy projekt premiera Sasina, Krajową Grupę Spożywczą. Konsumenci mają płacić za produkty spożywcze mniej, producenci mają zarabiać więcej. Czy znając poprzednie sukcesy premiera Sasina, wierzy pan no i w sukces tego przedsięwzięcia? To pierwsze pytanie. Lada chwila premier Mateusz Morawiecki, to drugie pytanie, ma przedstawić plan odchodzenia od węglowodorów. Moje pytanie jest takie, czy to powinno być konsultowane z Unią Europejską na poziomie europejskim właśnie i czy na taki plan, na jego prezentację nie jest, mówiąc wprost, za późno? Wszyscy widzieliśmy, albo prawie wszyscy widzieliśmy minę pana wicepremiera Sasina, kiedy dziennikarz waszej stacji zadał mu dokładnie to samo pytanie. Czy po tych wielkich sukcesach pana Sasina we wszystkich możliwych dziedzinach nie ma obawy, że powtórzy te sukcesy? Oczywiście w wielkim cudzysłowie. Wiemy dokładnie, z czego zasłynął pan Sasin i jak wielkie pieniądze są marnowane w związku z jego decyzjami. Więc na pewno nie jest mistrzem gospodarności. Myślę, że każdy gospodarz dość dosadnie oceniłby gospodarność pana Sasina, jeśli chodzi o dysponowanie także środkami publicznymi i jego sprawność. Więc ja uważam, że złośliwość czy ta lekka ironia zawarta w pytaniu, jeśli dobrze pamiętam, redaktora Puski wczoraj była jak najbardziej uzasadniona. Ja bym i to. No bardzo bym się obawiał konsekwencji tego działania. One zresztą jest takie klasyczne działanie pod publiczkę, bo przypominam, że od 6 lat mniej więcej PiS obiecywał od samego początku swoich rządów, że wesprze polskich rolników, producentów żywności, likwidując jakby monopole te pośredników, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze, a rolnik coraz mniej, a pośrednicy coraz więcej. I tak 6 lat obiecywali i wylądowaliśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Więc no, tak czy inaczej będę trzymał kciuki, żeby cokolwiek im się udało w tej sprawie, ale wiary nie mam. Jeśli chodzi o import węglowodorów, czyli nazwijmy to po imieniu węgla, ropy, gazu z Rosji. Znaczy, po pierwsze, premier Morawiecki musi się wreszcie zdecydować, czy Polska chce zrezygnować z importu przede wszystkim węgla, no bo to jest takie najbardziej oczywiste z Rosji. Dlaczego dotychczas premier Morawiecki tłumaczył, że Unia Europejska mu zabrania? To jest nieprawda. Unia Europejska nie nakazuje, to jest różnica. Unia Europejska nie każe nam, nie ma takich przepisów, które by wymuszały coś na polskim rządzie, jeśli chodzi o import lub brak importu węgla. To jest decyzja polskiego rządu. Jedyne pytanie, jakie ciśnie się na usta, to dlaczego przez tyle tygodni, przez tyle miesięcy wymyślano różne nieprawdziwe, powiem najdelikatniej, nieprawdziwe argumenty, żeby dalej ktoś mógł zarabiać na imporcie węgla z Rosji. Później nawet wojna nie zmieniła tego stanowiska i dopiero dzisiaj, jak rozumiem, pan premier Morawiecki ma zamiar zapowiedzieć jakieś decyzje. Lepiej późno niż wcale, chciałby się powiedzieć, ale po co było mówić nieprawdę i po co było czekać tak długo? I kto, to pytanie chyba warto postawić, kto przez te miesiące zwłoki zarabiał tak duże pieniądze, że rząd polski nie chciał zablokować tego importu? Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Anna Udakowska-Somaini, TVP Info. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, czy pana zdaniem rząd Morawieckiego finansuje zbrodniczy reżim, tak jak uważa marszałek Grodzki? I moje drugie pytanie brzmi, dlaczego w 2010 roku podarowali państwo 415 milionów dolarów Gazpromowi? To drugie pytanie jest bardzo nieuczciwe. Zawiera w sobie taką absolutnie nieakceptowalną nieprawdę. Mój rząd naprawiał błędy, jakie zafundował, i bardzo kosztowne błędy, jeśli chodzi o negocjacje gazowe z Rosją, pisowski minister Jasiński.
i przez długie lata musieliśmy odkręcać to, co i kosztowało nas to bardzo dużo pieniędzy, wszystkich Polaków, to, co wtedy namotano. Już nie będę się znęcał, jest taki pan Janusz Kowalski, który był też przez jakiś moment wiceministrem odpowiedzialnym za te kwestie i on jeszcze też dodatkowo namotał sporo problemów. Akurat to, co udało się uzyskać w czasie, kiedy byłem premierem, w czasie, kiedy Waldemar Pawlak był wicepremierem i przez cały ten czas rządów, to postępującą niezależność od gazu rosyjskiego, bardzo dobry rezultat arbitrażu, który umożliwiał uelastycznienie handlu i reguł handlu gazem z Rosją. Więc ja naprawdę mogę powiedzieć, nie będę właśnie tutaj się wyżywał. Wszystko to, co napsuli, staraliśmy się i to dość skutecznie naprawiać, jeśli chodzi o gaz. Już nie mówiąc o... I to może wreszcie też, wiem, że to nie dotyczy miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, ale dotyczy pani pytania. Może wreszcie, ja nie używałem tej argumentacji, ale może wreszcie powiem to głośno i wyraźnie. Na przykład jeśli chodzi o kwestię gazoportu, bo tak dzisiaj PiS usiłuje wytłumaczyć Polakom, czy przekonać Polaków, że to oni tak skutecznie zawalczyli o niezależność od, częściową niezależność od rosyjskiego gazu. Wszystkie rządy starały się jakby doprowadzić ideę gazoportu do finału, tylko że jeden rząd go realnie zbudował i to był mój rząd. A kiedy nastały rządy PiSu po naszych rządach, to ich wielkim sukcesem było nadanie nazwy temu gazoportowi. Więc w sprawach gazowych dobrze byłoby, gdyby PiS dzisiaj wykonał swoją robotę i milczał, jeśli chodzi o ocenę naszych działań, bo naprawdę to oni mają czego się wstydzić. Jeśli chodzi o... Było drugie pytanie? O marszałka Grodzkiego. Ja już wczoraj komentowałem. Ja nie będę oceniał poszczególnych słów czy sformułowań, bo jedni lubią taką ekspresję, drudzy lubią taką ekspresję. Ale co do istoty rzeczy, dosłownie kilkadziesiąt godzin później okazało się, że rząd polski zwlekał z decyzjami dotyczącymi choćby właśnie importu węglowodorów i ktoś w Donbasie pod okupacją rosyjską, ktoś w Rosji i ktoś w Polsce zarabiał na tym handlu mimo wojny. Więc ja bym się skupił dzisiaj nie na tym, czy marszałek Grodzki dobierał właściwe słowa, czy nie, tylko na istocie problemu. Istotą problemu jest to, że od wielu, wielu miesięcy, mimo oczywistych możliwości, rząd PiSu nie zablokował importu węglowodorów z Rosji. Dzisiaj, mam nadzieję, premier Morawiecki ujawni wreszcie Polakom, dlaczego do tej pory tego nie zrobili. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękujemy państwu. Dziękuję. Zapraszamy do udziału w dalszej części wizyty.